Początek zawsze wychodzi trudno. Tak. Okay. Witajcie HopHeadki i HopHeadzi. Dzisiaj zaprezentuję Wam wszystko to, co nas drażni w serwowaniu piwa, ale też pokażemy, jak lubimy sobie zaserwować piwo. Zaczynamy od szkła. Takie małe? Małe jest piękne. Poza tym jest przed 12. Szkło przede wszystkim barman powinien sprawdzić, czy jest czyste, bo nigdy nie wiadomo, kto był tutaj wcześniej. Najczęstszym, najpospolitszym błędem jest to, że szkło jest całe umazane zaciekami ze zmywarki, które powstają poprzez chemię. To źle wygląda i poza tym później dwutlenek węgla się brzydko na tym zachowuje. Zdarzyło Ci się, żeby barman nalał Ci piwo do suchego szkła? Tak, to jest najczęstszy błąd. Zawsze zwracam uwagę i proszę jeszcze raz, żeby nalali. Ale o co w tym chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, żeby wyczyścić jeszcze z ewentualnych zanieczyszczeń szkło, schłodzić je. I odrobinę zwilżyć. Odrobinę zwilżyć, żeby dwutlenek węgla nie układał się na ściankach szklanki, bo to brzydko wygląda. No to przejdźmy do Twoich ulubionych opcji nalewania piwa. Jak najbardziej nie lubisz, żeby barman Ci nalał piwo? Nie lubię, jak nie leją Crazy Mike'a. A ja nie lubię, jeśli zaczynają lanie od czegoś takiego. I później przynosi takie... W czeskim kręgu kulturowym jest ok, że nalewasz pilznera, odstawiasz, nalewasz, dostajesz później takie płaskie. Musisz. Dzięki czemu piana jest, wiesz, mocno zbita, sucha i długo się utrzymuje. No ale ja tego nie lubię, bo polskie piwa nie są do tego przygotowane. Jeśli ktoś nalewa mi piwo w ten sposób, barman, to jest jakiś ale nowej fali i mówi, że trzeba poczekać, odstawia to piwo, po czym czeka 10 minut, aż piana zejdzie i dolewa, to zwykle to piwo jest płaskie, nisko wysycone, ogrzane. Ale przy pilznerze on jest przesycony i żeby go wypić z przyjemnością, trzeba go trochę odgazować. A kiedy ostatni raz uważałeś pilznera? Czyli wniosek z tego taki, że kultura ma znaczenie dla piany. A ja nie lubię tego dźwięku. Nie lubię tego dźwięku, bo świadczy o tym, że barman nie ma nawyku, że szkłem nie powinno się dotykać kranu. Moczy ten kran w piwie, resztki piwa pozostają na kranie. No kija nigdy nie moczymy. Resztki piwa pozostają, psują się na kranie i trafiają do kolei. Jeżeli zamoczył już raz, moczy znowu. Na kranie powstaje mikrobiologia, która wchodzi w środek instalacji i bardzo szybko w ten sposób możemy mieć skwaszoną, zepsutą, zakażoną całą beczkę. O niczym dobrym to nie świadczy. Jaką lubisz, Bartku, pijanę? No, na dwa palce. Błędy zdarzają się różne, a ja jednym z takich, który najmniej lubię, jest podawanie piwa zupełnie bez piany. Wygląda jak jakaś próbka do badania. Ja lubię w lagerach pianę na dwa palce, w wejlach na jeden palec. A teraz, Bartku, pozwól, że zaserwuję Ci piwo tak, jak robimy to w Gdyni. Czekam. Niech będzie Black Hope. Black Hope. Lejemy piwo pod kątem 45 stopni do szklanki. Kiedy już dochodzi do krawędzi, prostujemy, żeby piwo się odrobinę spieniło. I na sam koniec dokładamy trochę piany do pieniacza, która jest bardziej kremowa, bardziej mokra i wypycha tą suchą pianę, która powstawała w trakcie nalewania, na powierzchnię, a piana z dopieniacza wchodzi pod nią. Tworzą się dwie fazy, dzięki czemu piana jest trwalsza. Grzecznie czekam, aż barman przyniesie mi moje piwo. Ale pamiętajcie, widzowie, jak coś takiego zobaczycie, to kulturalnie zwróćcie uwagę barmanowi, bo nie wiadomo, gdzie te ręce trzymał wcześniej. Panie barmanie, jeszcze raz. Zobaczcie, jak barman szybko się uczy, schwycił za dół szklanki, zaserwował na podkładce, tak jak to powinno wyglądać. Zasada jest prosta. Dół szklanki jest dla barmana i serwisu, a górna część szklanki jest tylko i wyłącznie dla klienta. Chętnie posłuchamy Waszych historii z barmanami i z nieprawidłowym podawaniem piwa. Również te tragiczne. Subskrybujcie nasz kanał, sugerujcie, co byście chcieli na nim obejrzeć. Będziecie na bieżąco. Wasze zdrowie. No, proszę.